Zatrzymajcie się na chwilę w modlitwie codziennych spraw. Uciszcie wasze myśli. Jeśli uda wam się wsłuchać w ciszę swej duszy, to na pewno usłyszycie pukanie do drzwi. To Bóg przynosi wam swego Syna, abyście go przyjęli. Usiądźcie przy wigilijnym stole, kolędujcie razem z nami. Święta Bożego Narodzenia są wielkim darem dla nas. Bóg stał się człowiekiem, zapłakał ludzkimi łzami, otworzył przed nami swoje ludzkie serce. Nie tylko choinki i prezenty, ale sam Jezus jest podarunkiem dla nas. I ten podarunek ma być rozdawany. Bóg, człowiek, przyszedł na początku naszej ery, ale wciąż przychodzi poprzez ludzi biednych, głodnych, oczekujących naszej dobroci, życzliwości, spragnionych naszej poprawy, czystości życia. Czy myślimy o tym, ile otrzymaliśmy od naszych rodziców, nauczycieli, przyjaciół, od każdego, kto się nad nami pochylił? A czy przeze mnie Jezus przychodzi na świat? Czy daje ludziom ciepło, światło, wiarę? Z Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwirydusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Oto słowo Pańskie.
Bożym łóżłowie. Witają Cię aniołowie, kłaniają się Tobie. Żółb leżysz Jezu w nowy, w żołbce masz mieszkanie, bo sam chciałeś przyjść na ziemię, kochasz ludzi, Panie. Dostaję jej do mszej królowie. Hej, pasterze!
wesłą matką. Aniołki czuwają, a to żubka na tych młotach królowie zjeżdżają. Pragnienia serca i błogosławił każdy trud włożony w kształtowanie naszych postaw i charakterów.